Twoja wina, Twoja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się skieruje nad nami Ducha Pomocy, o odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
jest list świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg bogaty w miłosierdzie przez wielką swoją miłość, jaką nas umiłował i do nas, umarłych na skutek występów, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Teraz też wskrzesił i razem posadził na wyczynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby nic się nie lubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Oto Słowo Boże. Ich nie wstaję.
siła przeciwnika, ale niewierność Panu Bogu. To Pan Bóg dopuścił na nich pomieszczeństwo. Nie po to, aby ich ukarać, ale aby ich czegoś nauczyć, aby następne pokolenia żyły mądrzej. I słyszeliśmy na końcu pierwszego czytania, że czas pokuty się dopełnił, bo perski król Cyrus dał już rozkaz, niech wracają, niech idą do swoich domów, niech świątynię Pana Boga odbudują. Ale król perski Cyrus nie wpadł na ten pomysł sam. Zaznacza autor natchniony, że Pan Bóg pobudził ducha Cyrusa, króla perskiego, do takiej decyzji. Pobudził, bo Izraelici już się nawrócili. Już ta 70-letnia niewola się kończy, bo zmienili swoje życie. Słyszeliśmy w dzisiejszym psalmie słowa, które mówią o tym, że siedzieliśmy nad rzekami Babilonu, płakaliśmy. Psalm, który mówi o nawróceniu Izraela na wygnanych w Babilonie. I choć współczesny świat korzystał z tego tekstu w różnorodny sposób, zawsze pamiętają może takie zespół wody. I oni właśnie śpiewali piosenkę rozrywkową pod tytułem Nad rzekami Babilonu. To dokładnie był ten tekst, który jest tak naprawdę lamentacją Izraela na wygnaniu i równocześnie ten snom do sytuacji poprzedniej z ojczystą ziemią, ze swoimi domami i wreszcie za świątynią. I to nawrócenie jest w tym psalmie bardzo wyraźne, mocno. Niech więcej wszystkie dokładła, niech ustnie moja prawica, a być same nieszczęście. Jakbym przywoływał, jeżeli nie będę pamiętał o Panu Bogu. W ten sposób przypominali sobie Izraelici, że Pan Bóg jest. A sięgając do dzisiejszej Ewangelii, tam, czyli dostrzegamy działania Pana Boga już po raz kolejny. Tym razem porównanie przez samego Jezusa sytuacji z wędrówki przez pustynię do ziemi obiecanej do sytuacji tajemnicy krzyża. Wąż i pal miedziany, pale, właściwie wąż miedziany na palu na pustyni miał ratować życie Izraelitom, którzy znowu buntowali się przeciwko Panu Bogu i przeciwko Mojżeszowi, którzy znowu tęsknili za starym niewolnikiem w Egipcie, bo mówili, tam było nam lepiej. Zapomnieli, że byli niewolnikami. Nie rozumieli jeszcze, że stali się narodem wolnym. Złożył się przeciwko Panu Bogu. I znowu Pan Bóg, wychowując ich, dopuszcza na nich nieszczęście, kąsają ich wełczem. Jedni chorują, inni umierają. To powoduje nawrócenie, czyli przychodzą do Mojżesza i mówią, wstawiaj się za nami. Mojżesz wstawia się za nimi. Dostajemy polecenie od Pana Boga, aby tego wełcza umieścić na palu. I dostanie także nam obietnicę. Każdy, kto spojrzy na tego wełcza, a był ukłuszony przez wełcza, będzie ocalony. I tak będzie z Jezusem Chrystusem, który będzie wywyższony na krzyżu, który oddając za nas swoje życie, życie nam daje. A to oznacza, że każdy, kto udaje się pod krzyż, kto udaje się do Niego, ten będzie ocalony. I kochani, pytajcie się, przeżywamy ten czas pandemii, a równocześnie także i zamieszania różnorodnych pojęć, gdy tak zastanawiamy się wielokrotnie, dlaczego nas to, co dzisiaj jest naszym doświadczeniem, spotyka. Można oczywiście mówić w różnorodny sposób,
mówić w sposób naukowy, medyczny, społeczny, polityczny. I każdy sposób mówienia na pewno wnosi dużą część prawdy. Ale zastanówmy się, patrząc w kontekście biblijnym i dzisiejszego Bożego Słowa, czy ludzie dzisiaj nie zapomnieli o Panu Bogu? Czy Pan Bóg w jakiś sposób sobie dostępny nie chce nam pewnych fundamentalnych rzeczy przybliżyć przez doświadczenie nasze trudne? Nie chcę powiedzieć, że to, co jest karą za nasze postępowanie, za grzechy ludzi, ale czy nie jest to pewnego rodzaju doświadczenie, które powinno nas pobudzić do refleksji, aby właśnie być bardziej przy Jezusie Chrystusie? Jeden z świętych mówił tak: jak dawniej były czas zarazy, to ludzie uciekali się do kościołów, aby prosić Pana Boga o ustanie epidemii. Były procesje pokutne. No dzisiaj w ramach oczywiście poleceń i tak dalej chowamy się, zamykamy się, nie gromadzimy się w dużej liczbie osób. No ale właśnie dobrze, że przynajmniej jest ta cząstka was, która Pana Boga prosi. I to jest niezwykle ważne. Kochani, jeszcze jeden kontekst, może nie związany z dziś czytanym Bożym Słowem, ale z wydarzeniem liturgicznym, które będzie miało miejsce w piątek. Kontekst świętego Józefa. W piątek będziemy przeżywać uroczystość świętego Józefa. Mamy rok świętego Józefa. Warto więc także i zapomnieć się świętego Józefa. Jak on także w trudnych czasach, bo każde czasy były trudne. Jak on w tych trudnych czasach wykonywał zadanie, które Pan Bóg mu powierzył. Jemu jako człowiekowi nie było na pewno łatwo. Dzisiaj, gdy tam mówimy o świętym Józefie, a szczególnie o świętości kogoś, to częstokroć widzimy jako kogoś z obrazka, z historii. Natomiast warto spojrzeć bardziej realnie, jako na człowieka, który odpowiadając na Boże Słowo, także jakby musiał się starać, musiał walczyć. To nie jest tak, że dostał, miał, tylko miał zaproszenie, ale zmaganie, walka, troska o realizację zadania, to już było jego działanie. To była wielka współpraca z łaską Pana Boga. Warto więc zapatrzeć się w ten przykład świętego Józefa, którego uroczystość w piątek będziemy obchodzili. Warto się zapatrzeć i widzieć, że on jako mąż Maryi, uchodzący wśród ludzi za Ojca Jezusa, ale opiekun, jako także i człowiek, jako mężczyzna, spełniał swoje zadanie powierzone przez Pana Boga. Będziemy w piątek modlić się także o to, aby nasi panowie w szczególny sposób odkrywali wolę Pana Boga, czyli powołanie, które Pan Bóg im daje, i aby tą drogą szli mądrze, odpowiedzialnie, aby trwać przy Chrystusie Jezusie razem ze swoimi rodzinami, a jak rodzin nie mają, aby właśnie trwać w tym miejscu, w którym teraz w swoim życiu są. Po prostu by być ludźmi odpowiedzialnymi. Będziemy także modlić się za wszystkie kobiety, bo nie możemy patrzeć w kontekście świętego Józefa, tylko na świętego Józefa, ale powinniśmy patrzeć w kontekście całej świętej rodziny, a więc w kontekście także i nas wszystkich tutaj, bo przecież czy żyjemy w samotności, czy żyjemy w rodzinach, to żyjemy w pewnym kontekście społecznym, gdzie będąc w tym swoim małym środowisku domowym, staramy się odpowiadać Panu Bogu na Jego zaproszenie najlepiej, jak tylko potrafimy. Pamiętajmy jednak o jednej rzeczy. Nie jesteśmy w tym zmaganiu sami. Jesteśmy z Chrystusem, który jest na krzyżu i który z krzyża swojego daje nam siłę i moc do pokonywania tego, co trudne, ale także i do realizacji tego, co jest
wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Zrozumiałe jest słowo, a przyjaciół.
Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On dobry dobrowolnie wydał się na mękę ciągle i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wszystkie wieki wieków. Amen. Po
ciało i zgodnie z swoją wolą napełnij go pokoju i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Thank you.
Kowalczyk i druga intencja ze świętej pamięci Tereneum Aleksandra Szalczyka.